Siemaneczko ludziska, z tej strony Pixel i to jest Let's Play Ratchet & Clank w HD. Tak. I z mojej głupoty dopiero teraz jakość filmiku FPS tego filmiku ma nam w 30 FPS-ach, bo tak to było w 29,6 czy jakoś tak. Ale zmieniłem to na 30 FPS-ów, tak, brawo ja. I czemu nie robię tego filmu w 60 FPS-ach? Gdyż mi się nie chce, dłużej by to zajęło, renderowanie takiego filmu. I jeśli kiedyś mi się zachce robić filmiki w 60 FPS-ach, to je zacznę robić. Poza tym to nie ma chyba żadnej różnicy, 30 FPS-ów, a 60 FPS-ów. W każdym razie niektórzy nim dostrzegają to. Tą różnicę, ale szczerze powiedziawszy dla mnie nie ma żadnej. Poza tym YouTube ma teraz YouTube ma swoje te kompresje i w ogóle i inne pierdoły i dzięki temu filmik nie dość, że jest gorszej jakości, niekoniecznie czasami jest w jakości HD, to te 60 klatek na sekundę mogą być oszukane. Ale dobra, jesteśmy na planecie takiej industrialnej i jednocześnie dżunglowej. Ona jest fajna według mnie, tylko ten filmik został troszkę pocięty, gdyż zgubiłem się na tej planecie. Wiecie, w Ratchecie i Clanku czasami zgubienie się jest nieuniknione. Nie mówię oczywiście tylko o tej części. Ale tak, no czemu nie jest ta regularność filmików? Ta szkoła. Szkoła i jeszcze chęci, no po prostu patrzcie, no wszystko się sprowadza do tej przeklętej szkoły. Patrz, jeśli dostanę power, to nie mogę się do kompa. Więc to jest chyba jasne, że nie nagram, mam odcinek. Ewentualnie nagram już kolejny gameplay, bo nie do końca taki cały nagram. No, zostały mi jakieś 3-4 planety do ukończenia całej gry. I tak. Potem jest to, czy albo mam fajny dzień, albo nie. Na przykład, jeśli mi na WF dobrze poszło, to w sensie, że na WF-ie było coś fajnego, że się fest zmęczyłem, no to jak się fest zmęczyłem, no niestety nie ma odcinka, bo mi się nie chciało już po prostu. Jeśli mi szło dobrze, no to jest fajnie, no nic mi się nie zmęczyłem. Oczekujcie odcinków, jeśli będę chory. Tak, to wtedy pójdą odcinki fest, bo mam tutaj jakąś taką dziwną przypadłość, że mnie się głos nie zmienia podczas choroby. A w każdym razie ja tego nie zauważam. I tak. Bardzo mi się podoba ta planeta według mnie. Dużo kwiatków i w ogóle. Nie oszukujmy się, ten filmik jest na rodzaj vlogowy. Audiologowy. Ale kontynuując swoją sentencję na temat. Sentencją? Chyba tak to się mówi. Na temat szkoły. No i jeśli na przykład piątkę dostanę, o fajnie, no to nagram ten odcinek. Jeśli odcinek jest troszkę dłuższy, to go najpierw najpierw go ten potnę, żeby było ładny gameplay w ogóle. Jeśli na przykład jest w kilku partach, bo podczas nagrywania zdarzało mi się, że albo mi się pamięć kończyła w nagrywarce, musiałem czekać na komputer, żeby sobie skopiować nagranie i znowu nagrywać, albo po prostu nagle mi się kosztowało, nie wiadomo z jakiego powodu. Albo jeśli był sprawdzian w szkole, no to ludzie, no. K-
Kto po sprawdzeniu ma dobry humor? Tylko stresy są przez te sprawdzeny. Boże, jaką ja miałem ocenę. Jezu, co ja wystawiam? Są same stresy. Szczerze powiedziawszy, ja nie jestem aż takim zestresowanym człowiekiem, chociaż dużo stresów jest. No ale, no cóż, no trzeba te stresy przezwyciężać w ogóle. No i chyba to było tyle na, to, na temat mojej nieregularności w nagrywaniu. W każdym razie, może mówić o regularności filmików. Jeśli będę chory, to wtedy filmiki będą się pojawiać codziennie, lol. I kiedy mam wakacje. Bo kiedy założyłem konto, były już wakacje. I no szczerze powiedziawszy, zlamiłem wakacje. Nie wiem, to była jakaś chyba... No drugi miesiąc wakacji, nie wiem, czy na początku, czy w jakimś drugiej, w pierwszej połowie, czy tej drugiej, ale no, po prostu zlamiłem, bo wakacje stawiłem jakieś dwa filmy, już mi się nie chciało, ale dobra, no, przyszedł ten Ratchet i Clank, no i od razu mi się tak chciało, no bo Ratchet i Clanka lubię, jakoś dobrze idzie mi komentarz, po moich nieudanych próbach jakoś udało mi się wreszcie ogarnąć mój komentarz, żeby był w miarę dobry. Mam nadzieję, że jest dobry, no pewnie wytrzymam tej presji. Ale dobra. No. I oczywiście jak kartkówki są, no to też niezbyt tak mi się chce. No bo na okej, w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Ale dobra, wracamy do Ratchet i Clanka. Więc jak widzimy, tutaj mamy takie dziwne roboty, które mają spływy i same się zaraz zabijają. Niektóre tu pracują jako drwale, jako ochroniarze. No, w ogóle tam te roboty nie są aż takie trudne. W ogóle na pierwszych planetach Ratcheta i Clanka to można tak właściwie samym kluczem walczyć. To właściwie... Ja bardzo lubię kluczem walczyć, jeśli po prostu się boję, że jakiś przeciwnik będzie dla mnie za trudny, no to go atakuję z broni palnej. No ale... O, jak tu pokazałem, jednak nie jestem aż taki tchórz. Ale... po prostu strasznie. Strasznie, po prostu jestem bardzo nie... Nie lubię korzystać z broni palnej tak w ogóle. Jak jakaś jest bardzo dobra broń palna, nie chcę mi się męczyć, bo na przykład mam 1 HP, to po prostu używam sobie tej broni i już mam wyrąbane na wszystko. Co szczerze powiedziawszy, od któregoś tam odcinka... Wow, ale wam dałem spoiler. Pojawi się pewna broń, której będę używał aż w nadmiarze. I bardzo dużo śrubek jest w tym poziomie. Strasznie. No. Dobra, skończyły mi się ciekawostki, tak właściwie. O, wreszcie i Clanku, więc nie mam za bardzo co komentować, bo tych ciekawostek jest naprawdę mało. Ale, no może coś bełkoczy o demach w Ratchet i Clanku, bo to już były kilka dem Ratchet i Clanka, które miały swój taki cheat. Cheat menu, i to cheat menu według niektórych graczy, no według ogólnie cheaterów, którzy jakoś się dostali do kodów gry i na przykład dzięki Game Genie, Action Replay Max, czy choćby na emulatorze PlayStation 2 na kompie udało im się po prostu dostać do tego cheat menu w Ratchet i Clanku oryginalnym. No i dzięki temu mamy... No. I to mi zostawił ten HP, ale poszło na hardcora. No,
co jeszcze poza fanem rzeczy? I to jest Zack Kenyon, który się... Co? Co ja powiedziałem? Nie. Ale Zack Kenyon pojawia się właściwie w wielu grach. Zresztą ikonka. I zdobyliśmy trofeum. Chyba pierwsze jest trofeum w tej całej serii. I to jest właśnie dowód, że ja nagrywam wersję HD. A ja się dowiedziałem, jeśli chodzi o ten R bar, w tym przypadku już Zack bar. Dodatkowo. Jest on tylko tak zgliczowany w wersji HD. W wersji oryginalnej nie ma takiego glitcha. No, taka mała ciekawostka. A jeszcze na temat tych dem, które tak właściwie były wersjami beta. Otóż one też miały swój debug mode. Znaczy nie, że można było przedmioty stawiać, ale no, to był taki swój debug mode. W ogóle widzieliście, że ja podczas tego tej tury do tego Sakaniany w ogóle dostałem ten amunicję Glove of Doom, a nie miałem tej broni. Chyba, że ja coś źle przeczytałem. Okej. I powinno chyba zaraz być cięcie, ale dobra. Chrzęć to, bo ja teraz nagrywam komentarz i jestem teraz przed oryginalnym filmem. Nie ogarniam, co tu chodzi. Jaki debil znam. W ogóle się tak zrage'owałem na ten poziom. O, było cięcie. Zrage'owałem na ten poziom, gdyż nie wiedziałem, o co tu chodzi w ogóle. I zrage quitowałem po prostu. Na drugi dzień dopiero nagrałem. To nagrałem po prostu na drugi dzień ten... drugą część odcinka. I to jest planeta Eudora. Kolejne cięcie. Ale czemu tutaj już wchodzę do statku? Gdyż nie zrobiliśmy jeszcze wszystkich misji na tej planecie, co teraz będziemy tam lecieć. Żeby powiedziawszy, ładnie według mnie wyglądają te przerwniki między... no, na Aridzie. Przerwniki między leceniem na planetę. Według mnie są ładne. Nie, że jakieś. Wow, wow, wow. Gwiezdne wojny, ale... Okej, i teraz zrobię speedrun, ale... W ogóle może kiedyś się pojawi jakiś longplay z PlayStation 3 i zrobię akurat z tej klanka. Co jest praktycznie niemożliwe, gdyż przejście z tej klanka co najmniej 5 godzin zajmuje. Jak nie 10. I sądzę, że po prostu nie uda mi się tego zrobić. Kiedyś może spróbuję. Nigdy nie mów nigdy. Ale dobra, zrobię to w każdym razie na challenge mod, gdzie będę już miał dostęp do helipaka. I albo to będzie long play, albo speedrun. W ogóle jak po raz pierwszy dostałem w swoje ręce Ratchet & Clank'a, to było Quest for Booty na PlayStation 3. I zauważyłem, że te beczki czerwone wybuchają. To strasznie lubiłem się bawić w takie sceny typu Agent 007 czy coś w ten deseń. W sensie, że kamerę przybliżałem do posadzki i po prostu się tak wolno oddałem. Czekałem po prostu, aż ona będzie już w tej fazie, gdzie wybucha, i odskakiwałem. I to tak fajnie wychodziło czasami. No i tutaj trochę tak scheatowałem. Poszłem o krok za daleko. W ogóle grafika tej Linki, co jest przy naszym swingshocie, to jest
To jest ten. Mów. To jest dwuwymiarowy sprite. I to dwa tylko. Jej, mamy rzecz, którą ja nigdy nienawidzę w Ratchecie i Clanku, czyli coś a la minigierki umysłowe. One są okropne w niektórych częściach. A ta, co z analogiem, to jest niemożliwa. Bo za co chwilę wam przerywa. Ja tam wolę moje dobre strzałki, których bardzo używam na PSP. Mówcie mi co chcecie, ale analoga to rzadko używam na PSP. Chyba że jak robię speedruna ten Kangur Kakao, ale chyba w Kangur. Akurat dawno nie grałem w Kangur Kakao, nie pamiętam czy się w Kangur Kakao sterowało analogiem czy strzałkami. W każdym razie jeśli analogiem, no to analoga tylko używam właśnie w Kangur Kakao do speedrunów. I tyle, cała filozofia. Chociaż może kiedyś pojawi się speedrun z Kangur Kakao, jeżeli to nie będzie a la film, tylko będę to robił na live streamie. Ale będę musiał jeszcze poglądać te wszystkie poradniki ze speedruns live, bo to jest według mnie czarna magia i będę to musiał ustawiać, o ile jeśli będą, nie wiem, test Kangur Kakao poziomy, nie wiem jak to się robi, nie wiem, kompletnie nie wiem. Ale ja mam tyle. Jeśli przejdę Ratcheta, jeśli skończymy Let's Play Ratcheta i Clanka, to może się pojawić. Mogą się pojawić, nie wiem, jakieś odcinki typu glitche w Ratchecie i Clanku, czy coś w ten deseń. Ale tu kolejne cięcie. Tutaj właśnie zrejczkutowałem. Albo po prostu już mi się chyba czas kończył, uznałem, że już za długo będzie. Ale dobra. W każdym razie, wreszcie przejdziemy do drugiej sekcji poziomu. W ogóle to jest jeden z tych dłuższych odcinków. Tak, by the way. W ogóle w te minigierki w ogóle nie grajcie z analogiem, bo analog ciągle wam będzie przeskakiwał na dół, do góry. Chyba że jesteście jakimiś prostami w analogu. Ja ogólnie to tutaj grałem, no na PlayStation tylko się da grać z analogiem. Mało znam gier, które by używały strzałek do kontrolowania. No ale tak wyszło. W każdym razie fajne sterowanie w Ratchecie i Clanku, jeśli chodzi o analog. I tu miałem szczęście. A w każdym razie. Zgubiłem wątek. Bo w Ratchecie i Clanku ten analog jest dopracowany. Nawet w Size Matters na PSP. Bardzo dobrze mi się grało analogiem. Chociaż nie preferowałem, ale było dobre sterowanie analogiem. Jeśli chodzi o Tajny Agent Clank, drugą część, sequel do Size Matters, to nie wiem, w Secret Agent Clank strasznie nie lubię grać analogiem. Jakoś wolę tam grać strzałkami. Może dlatego, że to jest taka gra strasznie nastawiona na. Strasznie nastawiona na chowanie się i na takie inne rzeczy. Ale cóż. I tak, tu jest ten pomocnik Drake'a, którego widzieliśmy w pokazówce. I o nie, on chce nas dostać. I jak widzicie, Clank to jest mordercza zabawka.
Nigdy nie stawiajcie. Nigdy nie stawajcie oko w oko z Clarkiem, no bo kurde, gość wam po prostu spali was. Mówię wam, nie warto się nawet do niego zbliżać, no bo wy już wiecie, że to już wasz koniec. Jeśli zobaczycie kiedyś Clarka na ulicy, to już wiecie, że to już wasz koniec. Mówię wam. Spróbujcie tylko. I aż boli, jak... aż boli, jak patrzę po prostu. Całe ciało mnie przeszyło, jak zobaczyłem tą scenę. No. Ola. Ola. No ale okej, jesteśmy w takim dziwnym pomieszczeniu. Jest gadanina. W ogóle nie pamiętam, czy te gadaniny można wiecie, skipnąć, żeby zrobić sobie speedruna. Okej. Są tu kable z niebieskimi przyciskami. A każdy lubi wciskać niebieskie guziczki, żeby sprawdzić, co one robią. Boże. Wiesz co, czasami takie dziwne pomieszczenia, takie strasznie ciasne, to przypominają mi, jak level editor, w sensie debug mod z Ratchet & Clank, Sonika pierwszego. Więc tak, to już by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Zobaczymy się w następnym odcinku Let's Play Ratchet & Clank w HD. I na ręka życzę wam miłego dnia, czy tam wieczora. Nie wiem, kiedy to wyśle. Cześć!